Wydarzenie miało miejsce 2000 lat temu. Ale jak ważne było to wydarzenie, skoro pośrodku nocy przychodzimy do świątyni, po to, by tu razem we wspólnocie ludu Bożego przeżyć tę tajemnicę wyjścia Boga w kierunku człowieka, by doświadczyć jeszcze raz tego cudu pojednania nieba z ziemią i ziemi z niebem. Bardzo serdecznie witam w Katedrze Polowej Wojska Polskiego wszystkich obecnych na tej świętej Eucharystii. Panie Prezydencie, Pani Prezydentowa, wszystkich generałów, oficerów, żołnierzy i wszystkich miłośników tego świętego miejsca, gdzie nam bliżej do Boga. Za was się modlę, za was sprawuję tę najświętszą ofiarę, ale równocześnie tu, przy tym ołtarzu, wspominamy żołnierzy pełniących swoją służbę tej nocy, szczególnie tych daleko poza granicami naszego kraju. Narodził się Książę Pokoju, dlatego prośmy tej nocy o pokój między nami i pokój na świecie, byśmy mogli godnie owocnie. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Albowiem dziecię się nam narodziło, syn został nam dany. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu z księgi proroka Izajasza. Za święty Paweł apostoł w liście do Tytusa napisał: ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom. Biblijne teksty mówią o Synu Bożym, który przyszedł na świat, rodząc się z Maryi Dziewicy. Bóg wyruszył w kierunku człowieka po to, aby się z nim spotkać, po to, aby dać mu zbawienie. Na wieść o tym wydarzeniu pasterze opuścili zagrody dla owiec i pospiesznie udali się do Betlejem, aby zobaczyć i oddać pokłon nowonarodzonemu Zbawicielowi. Z daleka przybyli także mędrcy, prowadzeni przez gwiazdę na niebie. Nowina o narodzinach Jezusa poruszyła wielu, ale nie wszystkich.
W swoich domach pozostali uczeni w piśmie i przywódcy narodu wybranego. Także Herod nie wyszedł ze swego pałacu na spotkanie z Jezusem. W ich planach nie było miejsca dla takiego Boga, który pragnie być blisko człowieka, który jest czuły, który jest miłością. Bracia i siostry, w tę szczególną noc, kiedy Bóg w swoim Synu wychodzi w stronę człowieka, trzeba zatrzymać się i odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Jaka jest moja reakcja na to niezwykłe wydarzenie? Czy w czasie tegorocznego Adwentu wyruszyłem w stronę Boga? Przez częstsze słuchanie Słowa Bożego, pamięć o modlitwie? Czy gospoda mojego serca otwarła się na przyjęcie tego niezwykłego gościa? Udział w rekolekcjach adwentowych, spowiedź, świąteczna liturgia, przyjęcie komunii świętej to konkretne znaki tego otwarcia. Także i wasza obecność tu pośrodku nocy to znak dobrej woli, to wyraźny krok w stronę Boga, aby się z Nim spotkać. Ale moi drodzy, Bóg przychodzi także w drugim człowieku. Chce nas zmobilizować do tego, abyśmy opuścili twierdzę naszego egoizmu, abyśmy wyszli naprzeciw drugiemu. A te święta i polskie zwyczaje bardzo nam w tym pomagają, by wyjść do drugiego. Jak bardzo chcemy być blisko, zasiąść do wspólnej wieczerzy wigilijnej, połamać się opłatkiem, przeżyć te święta w rodzinnym gronie. W te dni ludzie pokonują setki kilometrów, aby być razem. Zwróćmy uwagę, wykonujemy krok w stronę bliźniego. Wyciągamy rękę z białym, wigilijnym chlebem po to, aby złożyć sobie życzenia. A nierzadko jest tak, że pojawiają się łzy w kącikach oczu, milczą usta, a mówi jedynie serce. Bracia i siostry, tajemnica Bożego Narodzenia to wielkie wyzwanie, aby zburzyć dzielące nas mury obojętności, urażonej dumy i zranionych uczuć, aby budować mosty pojednania. Przecież najważniejsze przesłanie, jakie Bóg przekazał nam przez Jezusa Chrystusa, brzmi tak. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Bracia i siostry, radości ze spotkania z nowonarodzonym doświadczyli pasterze i mędrcy ze wschodu. Kiedy patrzę na wasze oblicza, to widzę, że one promieniują radością, że one są pogodne. Jestem bowiem przekonany, że wielu z was wykonało wielką pracę w tych ostatnich dniach, aby zrobić ruch w kierunku Boga. Być może po długiej przerwie ktoś skorzystał z sakramentu pokuty. Wiem, to nie było łatwe, ale dzięki temu dziś Chrystus narodzi się w jego sercu przez przyjęcie Komunii Świętej. Zapewne wielu w tym ostatnim czasie zrobiło krok w stronę osób, które ich poraniły. Niekiedy trzeba wielkiego wysiłku, aby się przełamać, aby wyciągnąć rękę do zgody i pojednania. Ale warto.
przed 2 laty tu przy ołtarzu powiedziałem takie zdanie: Bóg nie zmęczył się człowiekiem. A czy ty nie jesteś zmęczony twoimi bliźnimi? Przyszedł jeden z oficerów i powiedział: księże biskupie, ale mnie to poruszyło. Mamy poważny problem w rodzinie, ale nie da się przejść obojętnie wobec tego słowa. A 1,5 roku później z żoną powiedzieli takie słowa: wie ksiądz, nie ma ciepłych relacji, ale rozmawiamy ze sobą, nie chodzimy po sądach, udało się. Słowo ma niezwykłą moc, bo to jest słowo Boga, to Jego apel. Jednym z najtragiczniejszych stwierdzeń, jakie człowiek w ogóle może wypowiedzieć, to jest za późno. Gdy ktoś mówi: nie zdążyłem przeprosić, nie zdążyłem podać ręki na zgodę, by się pojednać. Ten, z którym nie wyrównałem długu w przeszłości, odszedł na zawsze. Zostało po nim puste miejsce przy stole i telefon głuchy. A więc jest jakiś apel, by nie zwlekać. Jeśli nosimy w swoim sercu urazy do najbliższych, w te dni trzeba podjąć wysiłek pojednania. Czasem to są najbliżsi: ojciec, matka, brat, siostra. Warto, i to koniecznie, wybrać się w te dni do rodzinnego domu, aby ucałować spracowane ręce rodziców, którym najwięcej zawdzięczamy. Odezwać się do sąsiada, do kolegi. Może właśnie największym darem w czasie tych świąt będzie ofiarowane otwarte serce na pojednanie i zgody. Bracia i siostry, w tę niezwykłą noc Bóg okazał się architektem pojednania między niebem i ziemią, między ziemią i niebem. Nie możemy odejść z tego miejsca jedynie jako obserwatorzy cudu zbliżenia Boga do człowieka. Nie możemy zatrzymać się tylko na płaszczyźnie uczuć i wzruszeń. To nie wystarczy. Niech te święta utrwalą w nas pragnienie wychodzenia w stronę Boga i bliźnich. Życzę, abyśmy w nadchodzącym 2015 roku byli architektami zgody i pojednania w wymiarze rodzinnym, społecznym i narodowym. Mamy tak piękny, tak bogaty kraj. On potrzebuje zgody, wzajemnego szacunku, wzajemnej życzliwości. Trzeba Boga o to gorąco prosić. Niech to dzisiejsze spotkanie z nowonarodzonym napełni serca radością i pokojem. Bądźmy sługami pokoju i pojednania. To jest zadanie, które zleca nam dziś nowonarodzony Chrystus. Przyszliśmy do świątyni jak ci pasterze, którzy są ustawieni twarzą do żłóbka. My ich nie odwrócimy w drugą stronę, ale my wyjdziemy z tej świątyni z zadaniem, tak jak pasterze mamy głosić prawdę, którą zostawił Chrystus.